To pani tu jest, pani redaktor. Pani tutaj siedzi? Nie. To ja. Aha, pani siedzi. To proszę, pani teraz. Dziękuję. Od razu pani zostanie ogłoszona uchwała, którą Sąd Najwyższy podjął w sprawie, która była rozpoznawana przed przerwą. Uchwała. Sąd Najwyższy w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 roku przekazano na podstawie artykułu 60 paragraf 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2011 roku o rozstrzygnięcie przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych w zakresie dotyczącym następującego zagadnienia prawnego. Czy posiedzenia Sądu Karnego są jawne zewnętrznie? Uchwalił udzielić następującej odpowiedzi. Po pierwsze, w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę w rozumieniu artykułu 42 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, dziennik ustaw nr 98, pozycja 1070 ze zmianami. Po drugie, pojęcie sprawa interpretowane przy uwzględnieniu treści artykułu 45 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oznacza sprawę w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji. Po trzecie, wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku przewidzianym w ustawie. Artykuł 42, paragraf 3 USP, czyli ustawy o ustroju sądów powszechnych. Proszę spocząć. Poproszę teraz pana sędziego sprawozdawcę o podanie ustnych motywów uchwały, przy czym zaznaczam, że zgodnie z, znowu niestety, per analogiam stosowanym, bo nie mamy precyzyjnego unormowania dotyczącego uzasadnień ustnych uchwał, per analogiam, zgodnie z per analogiam stosowanym artykułem 418 paragrafem 3 KPK podajemy tylko najważniejsze powody uchwały. Oczywiście uzasadnienie pisemne będzie zatem bardziej obszerne, bardziej precyzyjne, co nie znaczy, że będzie w jakikolwiek sposób, jak chodzi o linię argumentacji, odbiegało od tego, co w tej chwili zaprezentuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Jak wynika z treści ogłoszonej przez chwilę przez pana przewodniczącego uchwały, Sąd Najwyższy doszedł do wniosków zasadniczo zbieżnych z tymi, które legły u podstaw wniosku sformułowanego przez prokuratora generalnego, aczkolwiek do tego wniosku doszedł nieco innym tokiem rozumowania. Oczywiście pierwszym zagadnieniem, które musi być analizowane w postępowaniu w przedmiocie zagadnienia przedstawionego przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest to, czy zachodzą przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym przesłanki do sformułowania takiego pytania, takiego zagadnienia, a tym samym, czy Sąd Najwyższy może podjąć merytoryczną uchwałę, czy też
stwierdziwszy brak takich przesłanek, powiecie odmówić. No, jasne jest po tym, co usłyszeliśmy, że te przesłanki odnaleźliśmy w splocie różnych okoliczności, które w tej sprawie występują, potwierdzając okoliczność, że rozbieżności w zakresie interpretacji prawa w tym zakresie zachodzą i rzeczywiście są to rozbieżności w wykładni, a nie tylko w stosowaniu prawa, co jest istotną różnicą. Pewnym problemem jest precyzyjne oznaczenie przedmiotu tych wątpliwości, gdzie powstaje zasadnicza kwestia, na czym polegają rozbieżności i którego konkretnie przepisu te rozbieżności interpretacyjne dotyczy. I zarówno w pytaniu, w uzasadnieniu pytania skierowanego przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak i w stanowisku przedstawionego przez prokuratora generalnego, jako przepis wymagający wykładni wskazywany jest artykuł 96 Kodeksu Postępowania Karnego. No i z tym założeniem, z tym punktem wyjścia Sąd Najwyższy się frontalnie nie zgadza. Wiecie, przyjmuję, że artykuł 96 Kodeksu Postępowania Karnego to jest przepis, który dotyczy tylko i wyłącznie problematyki tak zwanej jawności wewnętrznej, a tym reguluje kwestię uprawnień stron do udziału w postępowaniu, natomiast w żadnym zakresie nie dotyczy problematyki udziału publiczności, czyli obecności publiczności na sali sądowej, choć oczywiście można pewne wnioski interpretacyjne w oparciu o regulację zawartą w artykule 96 formułować. Skoro tak, no to uznaliśmy, że w interpretacji wymaga cały kompleks przepisów, które dotyczą tych zagadnienia, czy może sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Interpretacji wymagają konsekwencje braku uregulowania tej kwestii w kodeksie postępowania karnego. I to właśnie, na tle tego właśnie braku pojawiły się rozbieżności interpretacyjne, które są podstawą podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy. Aby skrócić ten wywód i no, nie nadmiernie nie wchodzić w szczegóły, to trzeba powiedzieć tak, no rzeczywiście stwierdzamy lukę polegającą na tym, że w kodeksie postępowania karnego brak jest pozytywnej regulacji dotyczącej problematyki jawności posiedzeń sądowych. Stwierdzamy ponadto, iż z tych szczątkowych regulacji, które dotyczą jednak tej kwestii od strony negatywnej, czyli istnieją przepisy, które do niektórych posiedzeń wyraźnie tą jawność włączają, nie da się a contrario wyinterpretować reguły pozytywne. Zatem stwierdzamy rzeczywiście, że brak zachodzi, brak regulacji i uważamy, że tego braku nie można interpretować jako woli ustawodawcy ustanowienia pełnej tajności posiedzeń. Nie da się powiedzieć, że skoro nie ma regulacji dotyczących jawności, to posiedzenia są niejawne. Zakładamy, że istnieje jednak podstawa do rozumowania przeciwnego, ponieważ to, że w kodeksie postępowania karnego brak jest przepisu, który dotyczy jawności posiedzeń, wcale nie oznacza, że takiego przepisu brakuje w systemie prawnym w ogóle. I ten przepis znajdujemy no jednak przede wszystkim w ustawie o ustroju sądów powszechnych, który przytoczony został w treści ogłoszonej uchwały w tezie pierwszej. No z przepisu tego wynika, że rozstrzyganie i rozpoznawanie spraw przed sądami jest jawne. Oczywiście jest pytanie, pytanie, które też pojawia się w stanowisku pisemnym złożonym przez prokuratora generalnego, czy ten przepis w ogóle znajduje zastosowanie w sprawach karnych. Oczywiście można próbować interpretować, że no co do zasady może i tak, ale prawo karne procesowe stanowi no generalny wyjątek od tej zasady ze względu na swoją naturę, ale tego rodzaju rozumowanie Sąd Najwyższy ostatecznie odrzucił. Przyjęliśmy, że brak jest wystarczających argumentów, żeby odrzucić stosowanie przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczących jawności procedowania na posiedzeniach w sprawach karnych. A tym punktem, jako punkt wyjścia, przyjmujemy tezę, że postępowania są jawne i podstawą tej tezy jest przepis artykułu 42, paragraf 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych. W punkcie drugim, no oczywiście musimy rozważyć, jaki jest zakres tej gwarancji wynikającej z tego przepisu. I to jest rzecz nieco skomplikowana, ponieważ no, mało ostre są terminy, których ustawodawca tu użył. Mówi się o rozpoznaniu i rozstrzyganiu sprawy.
Po rozważeniu tej kwestii Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że pojęcia te muszą być uwzględnione, muszą być interpretowane przy uwzględnieniu zakresu gwarancji konstytucyjnej wynikającej z artykułu 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tu to przepis, jak zresztą już w referacie to wspominałem, gwarantuje jawność rozpoznania sprawy. Oczywiście na gruncie tego przepisu konstytucyjnego jest pytanie, czym jest sprawa. Czym jest sprawa? I to jest rzecz, którą usiłujemy zinterpretować w tezie drugiej naszej uchwały, odwołując się dość obszernie do tego, co na tle tego pojęcia zostało wywiedzione już dotąd w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nie zgadzamy się z tymi, tu odwołuję się przede wszystkim do poglądu wyrażonych w piśmiennictwie, że to pojęcie należałoby interpretować bardzo wąsko i ograniczyć się wyłącznie do tego, co stanowi przedmiot rozpoznania sprawy. To ujęcie byłoby zbyt wąskie i byłoby niezgodne z zakresem gwarancji wynikającej z artykułu 45 Konstytucji interpretowanym przez Trybunał Konstytucyjny w szczególności. Znaczy byśmy dokonali interpretacji, która byłaby narażona na, czy mogłaby spowodować stwierdzenie niekonstytucyjności odpowiednich relevantnych tych przepisów ustawowych. Odmiennie uważamy, że należy uwzględnić także te sprawy, na których podejmowane są decyzje o prawach podmiotów. To jest to uprawnienie podmiotu, sytuacja prawna podmiotu, to jest pojęcie, które się wielokrotnie pojawia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i przekładając to na grunt prawa karnego procesowego, na kodeks postępowania karnego, uważamy, że wszystkie te posiedzenia, na których sąd orzeka o realnych czy też możliwych ingerencjach w uprawnienia czy w prawa i gwarancje konstytucyjne, muszą być jawne. Muszą być jawne. Jak wiadomo, wiele jest takich kwestii w toku postępowania karnego, w których orzeka się o zakresie, o ingerencji w prawa konstytucyjne. No i to jest punkt wyjścia. W mniejszym zakresie pomocy są tutaj przepisy traktatów międzynarodowych, dlatego że rzeczywiście, tu zgadzamy się z wywodem prokuratora generalnego, te gwarancje jawności wynikająca z artykułu 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności gdy uwzględni się mało konsekwentne, bo będzie rzecz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie, rysują się węzi niż te, które wynikają z artykułu 45 Konstytucji. A ponieważ są to jedynie standardy minimalne, w związku z tym nie można ich interpretować jako zawężające gwarancję konstytucyjną. Po prostu polska konstytucja gwarantuje to jawność szerzej i polskie ustawodawstwo i praktyka polskich sądów musi być temu wierna. Niezależnie od tego, jak widzą to traktaty międzynarodowe i organy działające, interpretujące przepisy umów międzynarodowych. To dotyczy również artykułu 14 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. A więc opieramy się tutaj na gwarancji konstytucyjnej i ta jest podstawa wyznaczenia zakresu pojęcia spraw. No oczywiście poza pojęciem sprawa tak rozumianym pozostaje szereg kwestii incydentalnych. A tym odmiennie niż przedstawiciel Prokuratury Generalnej, no uważam, że są jednak zagadnienia incydentalne, które mogą być rozpoznawane na posiedzeniach niejawnych. Dlatego, posiedzenie niejawne, termin nie jest użyty przez ustawę, ale to jest na posiedzeniach, w którym się tej jawności zewnętrznej nie zapewnia, ponieważ nie jest na tych posiedzeniach rozstrzygana, rozpoznawana i rozstrzygana sprawa w rozumieniu artykułu 42, paragraf 1 ustawy o ustroju sądu powszechnego. Czyli drobne kwestie incydentalne, nie wiążące się w gruncie rzecznika ręce prawa konstytucyjne, mogą być rozpoznawane na posiedzeniach, które nie są jawne. I to jest punkt wyjścia naszego rozmowania. I teraz od tak zarysowanego zakresu jawności w oparciu o artykuł 42 USP będziemy poszukiwać w systemie prawnym wyjątków, ponieważ powołany przepis artykułu 42 w paragrafie 3 powiada, że jawność tego rozpoznania sprawy może wyłączać ustawa. No w związku z tym powstaje pytanie, w jakim zakresie
ta jawność jest na gruncie postępowania karnego wyłączona. I to mówię, że to jest dość mozolne poszukiwanie, interpretowanie tych wyjątków na gruncie KPK, ponieważ jak powiedzieliśmy, mamy pewien deficyt regulacyjny na tym tle, ale takie sytuacje występują w kodeksie postępowania karnego i mają różnego rodzaju charakter. Na przykład podstawą do włączenia jawności może być przepis prawa materialnego, tak jak jest na przykład w przypadku posiedzeń sądowych, które są odbywane w toku trwającego postępowania przygotowawczego. No po prostu nie można uznać, że prawo procesowe wymaga ujawnienia okoliczności w sytuacji, gdy prawo materialne przewiduje karę kryminalną za ich ujawnienie. To jest oczywiste, że tak być nie może. Są sytuacje, w których z natury rzeczy, wręcz z natury rzeczy trzeba przyjąć, że posiedzenie jest niejawne. No, na przykład trudno sobie wyobrazić ze względów logicznych, praksologicznych i wszelkich innych, aby jawne było na przykład posiedzenie, w którym decyduje się o zastosowaniu podsłuchu. No bo nie ma żadnego sensu taki środek sytuacji, gdybyśmy jawnie decydowali komu, kiedy i w jakim zakresie będziemy instalować podsłuch. Chociaż oczywiście jest to sprawa w rozumieniu Konstytucji, dlatego że decydujemy o ingerencji w prywatność, poza wszelką wątpliwość. No są też inne sytuacje w kodeksie postępowania karnego, w których to można byłoby doszukiwać się prawnej podstawy do wyłączenia jawności. Zatem przyjmujemy, że pomimo, że nie wszystkie posiedzenia sądowe mieszczą się w pojęciu rozpoznanie i rozstrzyganie sprawy, to jest jakby pierwsze piętro, na którym następuje ograniczenie jawności posiedzeń, to niezależnie od tego istnieją jeszcze ustawowe wyjątki od jawnego rozpoznawania i rozstrzygania spraw, czyli sytuacje, w których pomimo, że mamy do czynienia ze sprawą w rozumieniu artykułu 45 Konstytucji, sąd jednak będzie procedował bez udziału publiczności. Wszystkie te spostrzeżenia, jak powiedziałem na początku, nic wspólnego z problematyką udziału stron. To są kwestie krzyżujące się i oczywiście istnieje taka możliwość i są przewidziane takie posiedzenia, gdzie strony uczestniczą w posiedzeniu sądu, ale odbywa się ono z wyłączeniem jawności i też i odwrotnie. Są i takie, w których strony nie uczestniczą, bo ustawa tak wyraźnie stanowi, że coś się posiedzenie się odbywa bez udziału stron, co oczywiście wcale nie oznacza, że ono jest zewnętrznie niejawne. Więc tak, widząc zakres jawności posiedzeń sądowych, sąd rozstrzygnął jego uchwałę. Dziękuję bardzo panie prezesie sprawozdawcy. Przed zamknięciem dzisiejszego posiedzenia dwie jeszcze uwagi. Pierwsza taka oto, że jak państwo na pewno sami zauważyliście, jak to się nieładnie w języku prawnym mówi, de lege lata, czyli w stanie obecnie obowiązujących unormowań prawnych, Sąd Najwyższy przyjął maksymalnie szeroką transparentność i jawność posiedzeń. Uwaga druga wiąże się z wiadomościami, relacjami przekazywanymi przez państwa z dzisiejszego posiedzenia, niezależnie od bardzo precyzyjnej i dokładnej wymowy ustnego uzasadnienia. Może dobrze byłoby, aby przed upublicznianiem treści z dzisiejszego posiedzenia państwo posiłkowali się jednak również tekstem uzasadnienia pisemnego, które jeszcze w dniu dzisiejszym ukaże się na stronicy internetowej Sądu Najwyższego, a to dlatego, że po pierwsze materia jest naprawdę bardzo ważna. Nie musimy się do tego przekonywać wzajemnie. I materia jest przy tym trudna, skomplikowana, więc aby uniknąć wszelkich nieporozumień, proponujemy również sięgnięcie do tekstu na piśmie. Dziękuję wszystkim za udział w tym jawnym i transparentnym posiedzeniu na temat jawności i transparentności, czy zakresu jawności i transparentności posiedzeń. Nie, to jest
Sądową, to może nie. Super. Ale ja czuję, że w zasadzie nie będę w Sądzie Najwyższym, który wydawał inne uzasadnienie ustne, inne pisemne, także wolę to mieć na piśmie. Czy sądzi pan, że może nacisk społeczny coś zrobił tutaj? Znaczy, no nie chciałbym, żeby to Sąd Najwyższego odbierał, bo ja bym wolał, żeby sprawiedliwie oceniał. Ale będziemy zwracać na pewno uwagę na wszelkie uchwały Sądu Najwyższego.